ale taki jest jego koloryt, taki jest jego charakter. Panie Sebastianie, w meczach z Polonią Piła półfinałowych pod nieobecność Rafała Dowruckiego miał pan ułatwione zadanie. No, głupio troszeczkę mówić nawet i cokolwiek na ten temat, ponieważ jest to przykre, co się stało. Ja bym wolał jednak, żeby Rafał był, a jakby się to toczyło na torze, to byśmy dopiero widzieli i osądzali. Trzy dni temu, w czwartek w Częstochowie, 10 punktów i 3 bonusy, znakomita postawa, dzisiaj tylko 4 punkty. Trudno się jeździ na torze w Pile. No, mamy przyjemność korzystać z następnego specyficznego toru, betoniastego, że tak no, brzydko to nazwę. No i to jest, stąd są te problemy nasze, ponieważ no, do takiego toru jednak trzeba trochę potrenować i się dopasować, żeby pojechać dobrze. Aktualni młodzieżowcy Polonii Piła byli zawodnikami nie najmocniejszymi, nie najlepszymi, ale Tomasz Bajerski i Wiesław Jaguś pozostawią chyba znacznie twardsze warunki. No zgadza się, no nie można też nic złego mówić o chłopakach młodych z Piły, ponieważ dzisiaj pokazują się z dobrej strony. Także, a jeżeli chodzi o Apator, to Apator jest jednak także mocną drużyną i równo jeżdżącą. Czy Apator to drużyna, którą jesteście w stanie ograć w finale? No to jest naprawdę ciężko przesądzać wynik teraz, nawet w tej rozmowie przed tymi meczami. Także zobaczymy po rozgrywkach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Stanisław Chomski, trener Polonii Filip Spiła. Panie trenerze, po pierwszym meczu w Częstochowie stwierdził pan, że przegraliście za wysoko. No i po tym, jak przebiega rewanż, widać, że rzeczywiście było to za wysoko. Tak, no jeździmy na torze takim jak przyzwoitym torze. Pokazujemy widowni, która tu się zebrała i która siedzi za ekranami. Telewizyjny dobry żużel, jest ciekawy żużel. Nie to, co było no, motocross w Częstochowie. Tak chcieli, zrobili, nie mam pretensji, ale do puty dzban nosi wodę, jak to się mówi, to się ucho kiedyś może urwać. I nie chciałbym, żeby nikomu się coś stało. Mówię o meczu w Częstochowie. No za dużo i tu było trudno, aczkolwiek no, sprężyliśmy się i widać ambicje. Chłopacy chcą jechać, chcą wygrywać. No, Częstochowianie wiedzą, o co jadą, no, nie mają luk. No, młodzież moja zbyt wcześnie weszła i to na tak ważne mecze. No, oni byli przygotowani na przyszły sezon, żeby troszeczkę nacisnąć starszym kolegom na pięty, ale z konieczności musieli tutaj. No i taki wyścig, jak pokazał Franków, no chyba można mieć i patrzeć optymistycznie w przyszłość. No gratuluję Częstochowianom, bo już tu wynik jest rozstrzygnięty. Niech walczą o mistrza, my będziemy walczyć o brązowy medal. Czy jeszcze dzisiaj rano przed meczem miał pan cichą nadzieję, że te 24 punkty straty z Częstochowy są do odrobienia? No ja z natury jestem optymistą, taki mój zawód. Ja nie mogę mówić, że nie ma szans. Szanse zawsze są, bo to różnie. Chociażby teraz byliśmy, niechby to był przełomowy i defekt Parkera, czyli wjechał w taśmę, tam coś ze sprzęgłem miał. To jest sport, to się składa czynnik ludzki, maszyna, no i jeszcze warunki, które panują na torze. Jeżeli to wszystko zagra i zawodnik to zgra, no to jest wynik. No. Wydaje mi się, że dopóki się to kręci, to ma sens się ściganie, dlatego jest ten żużel taki ciekawy. I popatrzmy na ostatni bieg tego spotkania. 13 i 14 zakończyły się remisami. W 13 wygrał Nielsen przed Trawikiem, Przygódzkim i Okupskim. Natomiast 14 bieg nominowany już zakończył się sukcesem Walczaka. Drugi był Przygódzki, trzeci Ułamek. I na czwartym miejscu upadek miał Olszewski. I oczywiście punktu nie zdobył i biegu nie ukończył. I bieg 15, ostatni. Można powiedzieć, że ligowe pożegnanie w Pile pomalutku, choć będą jeszcze kolejne spotkania, no ale już na pewno nie będą to spotkania, które zadecydują o medalu złotym i srebrnym. Hans Nielsen, Sławomir Drabik, Krzystyniak i Parker Drabik i Parker para oczywiście gości i Nielsen, Krzystyniak para gospodarzy, rzeczywiście czwórka dziś najlepszych zawodników tego spotkania, rewanżowego, półfinałowego spotkania Mistrzostw Polski na żużlu. I bardzo ładnie teraz Hans Nielsen, za nim w kasku
białym Sławomir Drabik. Zamyka stawkę Krzystyniak, a na trzecim miejscu jedzie Shane Parker. Remisowo, więc to wszystko się najprawdopodobniej skończy, gdyż zawodnicy już pogodzeni z wydarzeniami, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut. Już wszyscy wiemy, że rywalem Apatora DGG Toruń będzie w finale Włókniarz Malma Częstochowa, Stal Pergo i Polonia Philips z tej finałowej rywalizacji odpadły. Patrzmy jeszcze, czy nic nie wydarzy się na torze. Wygrywa Nielsen, drugi jest Drabik, trzeci Shane Parker. Na czwartym miejscu przyjechał tym razem Jan Krzystyniak. 3-3 i ostatecznie 49-41 wygrywa Polonia Philips Piła, ale w dwumeczu przegrywa, gdyż pierwszy przegrała różnicą 24 punktów, ten wygrała różnicą 8 punktów, a więc 16 małych punktów zadecydowało o tym, że w finale jest Włókniarz. Cudu jednak nie było i rzeczywiście tylko chyba wielcy optymiści spodziewali się, że osłabieni, gdyż nie ma teraz w składzie ani Kowalskiego, ani Okoniewskiego, ani Dobruckiego, pilscy zawodnicy zdołają odrobić tak dużą stratę. Myślę jednak, że pokazali dużo umiejętności, pokazali to, że mają charakter, pokazali to, że mają wolę i serce do tego sportu. Walczyli do końca i wygrali 49-41. Tak jak wspomniałem, w drugim półfinale Apator DGG Toruń, używając sportowego języka, rozjechał Stal Pergo Gorzów 58-32, a że wcześniej tydzień temu wygrał również w Gorzowie. Tak więc Torunianie są w finale obok Włókniarza Malma Częstochowa. No możemy troszeczkę pozwolić Państwu powoli podsumowywać tegoroczne wydarzenia na torach żużlowych. Bardzo to, sądzę, dobry rok dla polskiego żużla, no bo Tomasz Golob, Sławomir Drabik i Piotr Protasiewicz będą reprezentować barwy naszego kraju w przyszłorocznej edycji Mistrzostw Świata, indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Zmiana Warty po 3 latach sukcesów Stali, Atlasu Polsat Wrocław, Wrocław poza strefą medalową. No podtrzymali te niespodzianki in minus, które z roku na rok robi swoją kibicom zawodnicy Polonii Bydgoszcz, ale brakuje tam obok jednak braci Golobów, Henki Gustafsona. Pozostała część tego zespołu jednak jest za słaba, no a są to przecież drużynowe Mistrzostwa Polski. Indywidualne Mistrzostwo Polski dla Sławomira Drabika.